W tym filmie przećwiczymy sobie rysowanie wykresu prostej funkcji wymiernej. Weźmy przykład takiej funkcji. y równa się x kwadrat dzielone przez x kwadrat odjąć 16. Jak wiecie, funkcja wymierna to jest funkcja, która ma jakiś wielomian w liczniku i jakiś wielomian w mianowniku. Jak każda funkcja. Jak w przypadku każdej funkcji, moglibyśmy spróbować narysować wykres w ten sposób, że podstawilibyśmy za, za x jakieś kilka wartości i obliczylibyśmy wartości y dla każdej z nich. W ten sposób obliczylibyśmy współrzędne kilku punktów, które należą do wykresu. Moglibyśmy te punkty umieścić tutaj na naszej kartce, połączyć je liniami, i, i to byłoby jakieś przybliżenie wykresu naszej, naszej funkcji. Chciałbym jednak, żebyśmy tutaj. Zrobili trochę inną rzecz. Żebyśmy przeanalizowali wzór tej funkcji tak, żeby znaleźć pewną, pewne ogólne własności wykresu tej funkcji, jaki, jaki on będzie, pewną ogólną strukturę. W tym celu najpierw zastanowimy się, co się będzie działo, kiedy wartości x będą, będą bardzo duże. Yy, bardzo duże, czyli kiedy pójdziemy bardzo daleko w stronę, w stronę dodatnich x'ów albo. Yy, przy okazji też sobie zastanowimy się, co będzie, jak pójdziemy bardzo daleko w stronę ujemnych x. -ów. Zauważcie, że tutaj ta funkcja, mamy x kwadrat, czyli y, niezależnie od tego, czy wstawimy bardzo dużą dodatnią, czy ujemną wartość, to wartość funkcji będzie taka sama. Czyli zastanowimy się, co się stanie, kiedy wartość bezwzględna x będzie dążyć do nieskończoności, czyli kiedy będzie robiła się bardzo duża. Do czego wtedy będzie do, dążyć wartość y, wartość funkcji. No, może posłużymy się tutaj kalkulatorem. No i zobaczmy, co będzie, kiedy będziemy wstawiać bardzo duże wartości x. Zaczniemy może od 10. 10 do kwadratu dzielone na 10 do kwadratu odjąć 16, 1,19. Dobrze. No zobaczmy, co będzie dla 100. 100 do kwadratu dzielone na 100 do kwadratu odjąć 16 1,001 Widzimy, że wartości zbliżają się do jedynki w miarę jak x jak wstawiamy coraz większe x. No to zobaczmy, czy to rzeczywiście się potwierdzi jeszcze dla na przykład x równego 1000, x kwadrat dzielone na y, 1000 do kwadratu odjąć 16 1,00016 Widzimy zatem, że rzeczywiście, jak wstawiamy coraz większe x, -y, to wartości naszej funkcji zbliżają się coraz bardziej do jedynki. I zauważcie, że gdybyśmy wstawiali zamiast 10 minus 10, zamiast 100 minus 100, a zamiast 1000 minus 1000, to wartości byłyby dokładnie takie same, dlatego że minus 1 do kwadratu to jest, to jest 1, czyli dostalibyśmy po prostu te same wartości. Czyli widzimy zatem, że kiedy X dąży do nieskończoności, kiedy x robi się coraz większy, to wartości y dążą wtedy do jedynki. Możemy na, zatem na wykresie narysować taką prostą. Y równa się 1, to nie jest wykres naszej funkcji, więc dlatego narysuję to linią przerywaną. Taką prostą nazywa się w matematyce asymptotą. To jest asymptota, czyli prosta, do której wykres naszej funkcji. Będzie się przybliżał. Asymptota. W tym wypadku, jak widać, jest asymptota pozioma. Asymptota pozioma. Czyli ta linia, którą tutaj narysowałem, to jest asymptota pozioma. Jej równanie w tym konkretnym przypadku jest, jest y równa się 1. Tak, to, takie jest równanie naszej asymptoty poziomej. No i wiemy, że zarówno dla xów bardzo daleko. Położonych w stronę ujemnych wartości, jak i bardzo daleko położonych w stronę dodatnich wartości, czyli xów bardzo odległych od początku układów współrzędnych, wartości y naszej funkcji będą dążyły do tej asymptoty. No dobrze, a co możemy jeszcze powiedzieć, analizując wzór naszej, naszej funkcji? Zauważmy, że w mianowniku mamy tutaj różnicę kwadratów, więc możemy tę różnicę kwadratów zamienić na iloczyn. Sumy i różnicy. Czy tak jak napisałem, iloczyn sumy i różnicy. No w liczniku jest tak, jak było x kwadrat. Znacie taki wzór skróconego mnożenia. Z analizy tego mianownika możemy zobaczyć, że pewne ciekawe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy x jest równe minus 4 lub kiedy x jest równe 4. Przede wszystkim zauważmy, że jeżeli wstawimy jedną z tych dwóch wartości, które wymieniłem, czyli kiedy wstawimy x równe 4 lub x równe minus 4. To w mianowniku dostaniemy 0. Jak, jak x będzie równe minus 4, to tutaj będzie 0, jak x będzie równe 4, to tutaj będzie 0. Czyli i wtedy nasza funkcja będzie po prostu nieokreślona. Dlatego, że y, nie wolno dzielić, nie da się podzielić przez 0, tak? Czyli wtedy, kiedy wstawiamy x taki, dla którego w mianowniku dostajemy 0, to dla takiego x funkcja jest nieokreślona. Dlatego dla x równego plus lub minus 4 nasza funkcja jest nieokreślona. Ale możemy się zastanawiać, co będzie, jak, jakie będą wartości funkcji wtedy, kiedy będziemy się zbliżać do tego x. Powiedzmy, że zaczniemy od takiej sytuacji, kiedy będziemy się zbliżać do x równego minus 4 z lewej strony. Z lewej strony. To co wtedy będzie się działo? No może spróbujmy sobie to zobaczyć na kalkulatorze znowu. Yy, czyli tak. Do x zbliżamy się z lewej strony, czyli od strony wartości mniejszych niż minus 4. Czyli powiedzmy, minus 4,1 do kwadratu dzielone na minus 4,1 do kwadratu. Odjąć 16. Podstawiamy za x -a minus 4,1. No i dostajemy wartość 20. No całkiem dużo. Zobaczmy, co będzie, jak wstawimy. Może powtórzymy to, co było. I ja teraz sobie tutaj zamiast 4,1 wstawię 4,01 w obu miejscach, gdzie występował argument. 0,1. No, dla minus 4,01 dostajemy 200. No dobrze, a co będzie, jak wstawimy jeszcze liczbę bliższą minus czwórce? Czyli tutaj dopiszemy sobie jeszcze jedno 0. I tutaj też sobie dopiszemy jeszcze jedno 0. Czyli będziemy mieli minus 4,001. Obliczmy. No, dostajemy 2000. Widać, że im bliżej jesteśmy minus czwórki z lewej strony, tym, tym większe dostajemy wartości. Mamy 20, 200, 2000. Jakbyśmy wstawili minus 4,0001, to byśmy dostali 20 tysięcy i tak dalej. Widać zatem, że jak zbliżamy się do czwórki z lewej strony, to nasze wartości do, rosną w sposób nieograniczony. Mówi się wtedy, że po prostu wartość y naszej funkcji dąży. Do nieskończoności. Czyli jak x dąży do minus czwórki z lewej strony, to y dąży do nieskończoności. To oznacza, że tutaj będziemy mieli znowu taką prostą, do której wykres naszej funkcji będzie próbował się zbliżyć. Możemy zatem już dla tego kawałka narysować, narysować kawałek wykres naszej funkcji. Wiemy, że w minus nieskończoności funkcja dąży do jedynki, a później. W minus czwórce z lewej strony dąży do plus nieskończoności. Tak tutaj mamy, tutaj jest prosta x równa się minus cztery. I ta prosta nazywa się asymptotą, asymptotą pionową. To jest asymptota pionowa w x równy minus cztery. Zauważmy, że jak wstawimy x równe 4 to też mamy 0, czyli będziemy mieli też drugą asymptotę pionową dla x równego dla x równego 4, będziemy mieli drugą asymptotę pionową. Zauważmy, że tak jak już wcześniej mówiliśmy, funkcja nasza jest symetryczna. Tutaj jest, mamy x kwadrat. Niezależnie od tego, czy wstawimy jakąś dodatnią czy ujemną wartość, jeżeli wartość bezwzględna jest taka sama, to dostajemy tę samą wartość. Czyli gdybym tutaj do kalkulatora wstawiał nie minus 4,01, a plus 4,01, czy plus 4,001, to dostawałbym z powrotem te same wartości. Czyli ta analiza, którą tutaj robiliśmy, kiedy x dążył do minus 4 z lewej strony, będzie taka sama wtedy, kiedy... Yy... Gdybyśmy próbowali analizować sytuację, kiedy x dąży do czwórki, ale z prawej strony. Tak? Kiedy x dąży do czwórki z prawej strony, to również mamy tę samą sytuację. Y będzie dążył do nieskończoności. Czyli możemy sobie na naszym wykresie dorysować drugi kawałek. Drugi kawałek tutaj. Wiemy, że w plus nieskończoności funkcja dąży do jedynki, a z, lewej, a z prawej strony, jak zbliżamy się do x a równego 4, no to nasza funkcja dąży znowu do nieskończoności. No dobrze, a co będzie teraz w tym obszarze tutaj pomiędzy y minus 4 a czwórką? Co będziemy mieli w tym obszarze? Czyli na przykład zastanówmy się, co będzie, jak będziemy dążyli do 4, ale z lewej strony. No to może znowu spróbujemy. Wstawić kilka wartości do, na kalkulatorze, obliczyć wartości funkcji. Yy, czyli powiedzmy, że co? Dążymy do czwórki, ale z lewej strony, czyli weźmiemy sobie 3,9 do kwadratu, dzielone na 3,9 do kwadratu, odjąć 16, to jest minus 19. No dobrze, a co będzie, jak weźmiemy 3,99 do kwadratu, dzielone na 3,99 do kwadratu odjąć 16. Mamy minus 199. Czyli jeszcze mniejszą ujemną liczbę. No to spróbujmy jeszcze 3,999 do kwadratu dzielone na 3,999 do kwadratu odjąć 16. I co wtedy dostaniemy? No wtedy dostajemy minus. 1999. Czyli widać, że jak będziemy tutaj wstawiali liczby coraz bliższe czwórce, ale mniejsze od czwórki, to będziemy dostawali coraz bardziej ujemne liczby. Czyli widać, że nasza funkcja będzie dążyła z prawej strony, jak będziemy dążyli z lewej strony do czwórki, to funkcja będzie dążyła do minus nieskończoności. skończoności. Zobaczmy, że to samo będzie, no bo czy tutaj byśmy wstawiali yy, Plus czy minus 3999 to jest to samo. Te same wartości będziemy dostawali, czyli to samo zachowanie będziemy mieli z prawej strony w minus czwórce. Zauważmy jeszcze przy, przy okazji, że nasza funkcja będzie przychodziła przez, przez początek układu współrzędnych, czyli przez punkt 00. No bo jak wstawimy za x0, no to będziemy mieli 0 w liczniku, czyli wartość funkcji będzie 0, czyli wiemy, że funkcja nasza przejdzie przez punkt 00. Mogę zatem narysować wykres funkcji w tym obszarze tutaj między minus czwórką a czwórką, no bo wiem, że w minus czwórce z prawej strony funkcja dąży do minus nieskończoności, czy jakoś stąd będzie tutaj startować. Potem przejdzie przez punkt 0,0 tak i zawróci tutaj i tutaj z tej strony znowu będzie dążyć do do naszej asymptoty, czyli do minus nieskończoności. No i już. Mamy mniej więcej narysowany wykres funkcji. Możemy teraz Zastanowić się, czy, czy on jest dobry. No możemy na przykład porównać z tym, co, co uzyskalibyśmy na kalkulatorze. Spróbujmy wpisać naszą funkcję w kalkulator. No dobrze, czyli to było tak. Chcemy narysować funkcję. Musimy wpisać jej wzór. Wzór funkcji był taki, że mamy x do kwadratu dzielone na x kwadrat odjąć 16. x kwadrat dzielony przez x kwadrat jest 16. No to teraz rysujemy naszą funkcję. No i zauważcie, że wykres, który narysował nasz kalkulator graficzny, bardzo przypomina ten wykres, który my tutaj sobie zrobiliśmy. Rzeczywiście mamy w minus skończności funkcja a dąży do jedynki. Później w minus czwórce, tutaj nawet wyszła taka asymptota, oczywiście kalkulator po prostu próbował połączyć te punkty, które są z lewej i z prawej strony minus czwórki, stąd tutaj jest ta pionowa kreska. No i później znowu z minus nieskończoności ta funkcja wraca tutaj, przechodzi przez zero. Znowu dąży do mi, minus nieskończoności, w miarę jak X do, zbliża się do czwórki z lewej strony, a z prawej strony czwórki funkcja. Z, od nieskończoności zaczynają swoje wartości i potem przechodzi tutaj gładko i dąży w nieskończoności do jedynki. Można by się teraz zastanowić, jakie tutaj ogólne własności wynikają z tej naszej analizy. Po pierwsze, czy zawsze funkcja będzie miała asymptotę poziomą? Funkcja wymierna. No i oczywiście nie, nie zawsze tak jest. W tym konkretnym przypadku jest tak dlatego, że mamy w ten sam, tego samego stopnia wielomian w liczniku i tego samego stopnia wielomian w mianowniku. Gdyby było tak, że mielibyśmy wielomian wyższego stopnia w liczniku niż wielomian stopnia w mianowniku, to sytuacja była zupełnie inna. Tak jak jest tutaj w, w przypadku naszej funkcji, to zauważcie, że dla bardzo dużych xów, dla bardzo dużych x. Y w przybliżeniu, no bo jak X jest bardzo duże, no to na przykład X kwadrat jest milion i tu jest też milion, to to 16 praktycznie nie ma żadnego znaczenia, czyli dla bardzo dużych x to, tą 16 można po prostu pominąć. I wtedy mamy po prostu w przybliżeniu, dlatego są takie falki, Y jest równe X kwadrat przez X kwadrat, a to jest równe 1. Czyli dostajemy rzeczywiście tę asymptotę, którą tutaj napisaliśmy wcześniej, Y równe 1. Czyli rzeczywiście, wtedy, kiedy x są bardzo duże, no to nasza funkcja po prostu zbliża się do funkcji y równa się 1. I to jest związane właśnie z tym, że tutaj mamy tę samą potęgę, mamy ten sam wielomian tego samego stopnia w liczniku i w mianowniku. Gdybyśmy w liczniku mieli wielomian wyższego stopnia, to wtedy licznik dominowałby nad mianownikiem, licznik rósłby szybciej do nieskończoności niż mianownik i wtedy po prostu funkcja nie miałaby asymptoty poziomej, tylko dążyłaby do plus lub minus nieskończoności. Wtedy, kiedy w mianowniku mielibyśmy wielomian wyższego stopnia, to, to wtedy mianownik byłby dominujący i funkcja w nieskończoności dążyłaby po prostu do zera. Czyli tym razem mielibyśmy asymptotę, ale o równaniu y równa się 0. W przypadku takim jak ten rozważany tutaj, kiedy mamy tego samego stopnia wielomiany, to wartość tej asymptoty, y równa się 1 w przypadku tej funkcji, wzięła się stąd, że współczynniki przy najwyższych potęgach były po prostu 1. Mieliśmy 1 razy x kwadrat i 1 razy x kwadrat. Gdybyśmy na przykład w liczniku mieli dwójkę, to asymptotą byłaby prosta y równa się 2. Gdybyśmy mieli na przykład minus 2 w liczniku przy x kwadrat, no to mielibyśmy asymptotę o równaniu y równa się minus 2. No, ale ponieważ tutaj mamy współczynniki po prostu równe 1, to ile tych współczynników jest również równy 1 i asymptota ma równanie y równa się 1. Jeżeli chodzi o asymptoty pionowe, to zauważcie, że one wzięły się stąd, że, że są takie punkty, dla których mianownik się zeruje. Czyli wskazówka jest taka, jak mamy funkcję wymierną i szukamy. Gdzie, gdzie będą ewentualnie asymptoty pionowe, to musimy rozłożyć mianownik na czynniki. I tam, gdzie mianownik się zeruje, tam prawdopodobnie będziemy mieli asymptotę pionową. Nie zawsze taka asymptota może, musi wystąpić. Dlatego, że gdybyśmy na przykład tutaj mieli w liczniku czynnik x-4, czyli nasza funkcja byłaby w postaci x kwadrat razy x-4 w liczniku, to wtedy... Te człony by się skróciły i nie mielibyśmy asymptoty. Funkcja nadal byłaby nieokreślona dla x, x, równego, yy, dla x równego 4, ale nie byłoby asymptoty, no ale tutaj nie mamy takiego, takiej sytuacji, więc, yy, więc to wykasuję. Wtedy, kiedy yy, czynnik, który zeruje, zeruje się w mianowniku, nie ma się czym skrócić, nie ma z czym się skrócić w liczniku, no to wtedy oczywiście wystąpi asymptota. I żeby. Ja tutaj pokazywałem wam na kalkulatorze, że jak wstawialiśmy tutaj jakieś liczby do kalkulatora, no to wtedy widzieliśmy, że te wartości rosną w sposób nieograniczony. Ale to było tylko tak, żeby, żeby wam pokazać. Można oczywiście bez kalkulatora zastanowić się, że tak musi być. No bo jeżeli na przykład za x wstawiamy liczbę, która jest bardzo bliska czwórce, to to co tutaj mamy, ten czynnik. Robi się bardzo, bardzo mały, bo to jest różnica między x a czwórką. Czyli na przykład, jeżeli wstawię za x 4,0001 to różnica jest po prostu równa 0,00001. Więc ta różnica się robi się bardzo malutka. Odwrotność takiej różnicy jest znowu bardzo duża. Tak, odwrotność bardzo małej liczby to jest bardzo duża liczba. I w granicy, kiedy ta liczba robi się dowolnie mała, to ta odwrotność robi się dowolnie duża. I mówimy, że funkcja dąży do nieskończoności. No i może dążyć albo do plus nieskończoności, albo do minus nieskończoności, w zależności od tego, czy ta liczba, ta bardzo mała liczba jest dodatnia, czy ujemna. Jeżeli ta bardzo mała liczba jest ujemna, no to funkcja będzie dążyła do minus nieskończoności. Jeżeli ta bardzo mała liczba jest dodatnia, to funkcja będzie dążyła do plus nieskończoności. I taką sytuację mamy właśnie tutaj w x równym 4. Jak zbliżamy się do czwórki z prawej strony, no to x jest większe niż 4, a więc różnica jest dodatnia. Bardzo mała, ale dodatnia. Więc wtedy jej odwrotność dąży do plus nieskończoności. Natomiast, natomiast, kiedy zbliżamy się do czwórki z lewej strony, czyli x jest mniejsze od 4, to różnica jest ujemna. Różnica jest bardzo mała, ale ujemna. I wtedy jej odwrotność dąży do minus nieskończoności. Mam nadzieję, że. Coś ciekawego znalazło się dla Was w tym filmie. Kolejne przykłady pokażę Wam w następnych filmach na ten temat.